Ten podły glut spysiński. Obecnie w internecie jest bardzo głośno o ostatnich karygodnych i obrzydliwych występkach Popka, który to grubo przekroczył granice dobrego smaku i jakiejkolwiek moralności. Zapowiada się, iż może to być moment, który spowoduje... Zaraz. Popek nie jest osobą w pełni zdrową na umyśle? Niemożliwe. Śmiesznie brzmi, Popka. No ja bym nie chciał oglądać Popka. Niego z internetu na stałe. Może już widziałem. Dziś przedstawię pełną historię Popka oraz akcje, które niezaprzeczalnie przyczyniły się do tragicznego upadku świetnie prosperującej oraz równie kontrowersyjnej kariery tego rapera. Młodość. Paweł Rak przyszedł na świat 2 grudnia... To nie jest Rak. 1970. Ty, ale śmiesznie, nie? Że nazwisko masz takie, że po iluś tam latach, ile... Po, nie wiem, ile Popek ma teraz lat. Że jednak po prostu przeznaczenie go dopadło, nie? 8 roku w Legnicy. Jego dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych. Mini Popka też widziałem. Ponieważ wywodził się z bardzo mocnej patologii. Lata te adekwatnie obrazuje tekst jednego z jego utworów zatytułowany Wodospady. Przez cały czas pobytu w rodzinnym domu był zaniedbywany przez rodziców. To też, jak wspomina, zaczął wychowywać się sam na własną rękę, przyjmując przy tym szereg obowiązków domowych, takich jak płacenie rachunków czy zdobywanie środków na jakiekolwiek pożywienie, które były nieproporcjonalne do jego młodego wówczas wieku. Całej sprawy nie poprawiał ojciec Popka, który wykazywał bardzo dużą skłonność do nadużywania Popek urodził się z dziarami? Tak. No, on już się urodził z czarnymi oczami. Wszelakiej maści trunków, przy czym nie był skory do pracy. Ryszard Mikołajów niestety stracił życie w roku 2006 w pokoju krakowskiego hotelu, gdzie został zamordowany. Jedyną rzeczą, jaką Popek dostał od ojca, były lekcje kradzieży, które w późniejszym czasie stanowiło jego główne źródło zarobku. W domu bardzo często dochodziło do awantur, czego następstwem był rozwód rodziców Pawła. Brak miłości oraz wsparcia rodziny spowodował, iż Popek zaczął schodzić na ścieżkę kryminalną, stając się z czasem regularnym urodził się z Popkiem. Glorak 82. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję, że subskrybujesz. Członkowcem. Podczas wywiadu na kanale... Ojciec wspomniany, akurat czarny na ekranie. Ale duży w maluchu chwalił się, iż pierwszy samochód ukradł już w wieku 11 lat i był to właśnie kultowy maluch. Maluch to był pierwszy samochód, który ukradłeś. Pamiętasz... Na Popek jeszcze z górki go popchnąłem, Paweł Rak. To nie jest Paweł Rak? A kto to jest? Pamiętasz okoliczności tej całej sytuacji? No, byłem dzieciakiem, gdzieś tam miałem chyba 11 lat i to była moja taka pierwsza przygoda z autami. Tak się zakochałem w maluchu. Oprócz tego nasz bohater zajmował się drobnymi rabunkami. Co 50 tygodni dla testu? Tak, dawaj. I z czasem dokonując większych włamań oraz kradzieży pojazdów. Normalnie. To wybierzesz sobie grę, jaką będziemy ogrywać. Po 14 lat uciekł z domu i zaczął prowadzić uliczne życie na pełen etat. Przez ten fakt nigdy nie udało mu się zdobyć formalnego wykształcenia oraz... Był sobie bingo, to 100 euro? Dokładnie tak. ...został umieszczony w zakładzie poprawczym. Ścieżka złodzieja zaprowadziła... Nie, niemożliwe. Paweł Rok był używany przez niego, gdy był poszukiwany przez policję? Aha. Jezu, to sobie wybrał nazwisko, co? No to wybrane nazwisko również go dopadło. O! Na chwilę mi kamerę włączyło, ale już jest... O! Już jestem. Prowadziła go na jakiś czas do Niemiec, gdzie również zajmował się kradzieżami. W wieku 18 lat został tam złapany za uprowadzenie samochodu. Po spaleniu mostów u zachodniego sąsiada skierował się w stronę Holandii, gdzie spędził łącznie 3... Jak demon wygląda, nie? Przerażający. 3 lata, z czego prawie połowę tego czasu był w śpiączce, ale o tym za chwilę. Głównym źródłem zarobku Popka stał się handel nielegalnymi substancjami, dzięki czemu miał pieniądze na podstawowe potrzeby. Nie mimo tego jego życie wciąż było bardzo ciężkie i jak to śpiewa w utworze Lives Big Narstry. To jest jego zły brat bliźniak, Raweł Pak. Może Tupak? Sam mieszkałem w krzakach, jak Mikołajów, w Holandii. Tak, dokładnie, no. Pewnego razu podczas jednej z imprez zażył aż 11 tabletek LSD, po czym wpadł do rzeki i zapadł w półroczną śpiączkę. Nice. Po tym czasie przez ponad 3 tygodnie nie mógł dojść do siebie. Popek opowiadał, iż podczas śpiączki... Można by rzec nieśmiertelny albo niezniszczalny, natomiast to wystarczyło nagranie i już jest zniszczany, nie? Objawił mu się sam. Przynajmniej w opinii publicznej. Co jest z tą kamerą? No przecież nie mogę się ruszać, do cholery jasnej. Albo to chodzi... Nie, przecież ja nawet kablami nie ruszam. O co chodzi? Jezus, więc ten postanowił, że nigdy więcej nie dotknie już tej substancji. Tak, no. Dobrze, że się bardzo mocno trzymał swoich postanowień. Kiedy w końcu doszedł do siebie, zrobił to ponownie i tym razem zapadł w śpiączkę aż na 8 miesięcy. Fajnie. Wtedy też Popek pierwszy... Ej, czaisz? Półtora roku przespać? Raz zdał sobie sprawę ze swojego silnego uzależnienia, które na przestrzeni lat rosło niczym kula śnieżna. Dosyć zabawną anegdotką jest historia, w której to nasz bohater zdecydował się wykraść z radiowozu policyjnego radio. Na całym czynie został przyłapany, a drogę ucieczki uniemożliwił mu fakt, dosięgnęła go sprawiedliwość. Cześć, i spędził 7 lat za kratkami. Nie do końca znany... 7 lat za kratkami, czyli tak, półtora roku przespał, 7 lat przesiedział, to już praktycznie 10 lat ma zmarnowane.
jest powód odsiadki, lecz krążą pogłoski, iż był zamieszany w pobicie ze skutkiem śmiertelnym podczas jednej z imprez. Fajnie. Popek bardzo źle wspomina więzienie, jednak jak wspomina w kawałku... Nie może być. Ja myślałem, że to hotel. Ośrodek wypoczynkowy. Podprawa to była tylko zaprawa. W obliczu ostatnich wydarzeń mógł mieć faktycznie rację. Po odsiadce zamieszkał w Krakowie, gdzie w roku 2001 dołączył do hip-hopowego składu Firma, rozpoczynając tym samym swoją karierę muzyczną. Ogromną inspirację dla Popka stanowił Tupac Shakur, który był jego idolem do tego stopnia, że postanowił wytatuować sobie jego portret na piersi parę lat później. Nie widziałem sobie. Tupac is my biggest fan of Tupac. That why I'm here on the music market. No to powiem wam tak, jeśli ktoś mówi, że jest największym fanem Tupaka i robi takie rzeczy, no to on chyba to jego muzyki słucha tylko słucha, ale nie zna tekstu, nie? Może w ten sposób. Popak zrodził się na Matim? Nie, to nie. I'm white version of Tupac. Pierwszą kasetę z kawałkami Tupaka dostał od kolegi, a numery tak mu się spodobały, że resztę kaset postanowił... No nic nie rozumiał, ale bujało, więc git. ...mówił ukraść ze sklepu muzycznego. O. Skład firmy często ulegał modyfikacjom ze względu na przestępczą działalność wielu członków grupy, którzy często lądowali za kratkami. Firma reprezentowała uliczny hip-hop w każdym calu tej definicji. Popek bardzo dobrze wspomina czasy, kiedy grupa miała czas swojej świetności. Był to okres formowania się umiejętności oraz stylu Pawła, który już wtedy chciał łączyć swoją przyszłość z muzyką. Firma do dziś dzień posiada grono fanów, a niektóre kawałki White version of Tupac XD przeszły do grona polskiej klasyki gatunku. Rok 2007 z pewnością nie był łatwy. Ale dziwnie wygląda z oczami normalnymi. Dla naszego bohatera. W wyniku dokonania kradzieży z włamaniem zostaje za nim wydany europejski nakaz aresztowania, który zmusza Popka do ucieczki w kierunku Wielkiej Brytanii, a konkretniej Londynu, w którym to osiedli się na wiele lat. W tym samym roku Paweł wydaje swój... Przerażające to, czy nie? Przerażające. Twój pierwszy nielegal zatytułowany jako wyjęty spod prawa. Czysty przypadek uchronił go przed ściganiem w Anglii, ponieważ podczas wyrabiania dokumentu doszło do zamieszania w związku z nazwiskiem Popka, który wówczas... Popek z normalnymi oczami wygląda jak mefedroniarz? Ciekawe dlaczego. Posługiwał się nazwiskiem Rak. Na emigracji oprócz tworzenia muzyki zaczął trenować. Dawna technika strenowanej wcześniej Krav Magi okazała się przydatna przy zgłębianiu technik mieszanych sztuk walki, które w tamtym czasie bardzo zainteresowały Popka do takiego stopnia, aż ten postanowił zapisać się do klubu Team Titan, żeby rozpocząć tam regularne treningi. W stosunkowo krótkim czasie, bo już w roku 2008 zaczął walczyć zawodowo pod pseudonim... Ciężko się z tym nie zgodzić, nie? Popek Rak, na jednej z największych brytyjskich gali MMA Cage Rage, gdzie udało mu się wygrać oba pojedynki, w których uczestniczył. Dalsze występy w oktagonie był zmuszony zawiesić z powodu dużej porażki podczas gali FX3 Fight Night 9. Przegrana Popka spotkała się z niezadowoleniem jego fanów, którzy wywołali zamieszki na trybunach. Sytuacja ta oraz ogólne życie na bakier z prawem spowodowało wydanie zakazu na odbywanie oficjalnych walk MMA przez Popka. W tym samym roku nasz bohater publikuje pierwszy legal zatytułowany Heavyweight nakładem wytwórni Anti Records, w którym pojawili się tacy goście jak Sokół czy starzy koledzy z firmy. Kolejne lata upływały Popkowi na nagrywaniu nowych tracków. Ciekawe, czy jest to firma, czy tylko jedna osoba. Teraz to już jest chyba bardziej jednoosobowa działalność, nie? Oraz dziaraniu coraz to większej części swojego ciała, które z czasem zaczęły formować się w jeden wielki tatuaż. W 2010 roku z firmy odchodzi Marcin Kaligut. Tu też Popek jest, nie? Szock. Kowski. Jeżeli Popek to papież, to Popek to papieżyk? Papieżak. Taki wirus. Oraz Krzysztof Pomidor Romanik, co w tamtym czasie znacząco osłabiło skład ekipy i stało się bezpośrednią przyczyną konfliktu między chłopakami a Popkiem, który zaognił się w roku 2012. Oprócz disów ze strony firmy, Paweł oficjalnie przyznał się do zakończenia znajomości z Kalim, który zdecydował się tworzyć jako samodzielny artysta. Do pojednania obu panów doszło dopiero 3 lata później za sprawą wspólnego utworu Braci się nie traci oraz zbicia symbolicznej Gaci się nie traci. I piątki na scenie podczas jednego z koncertów Kaliego. Chyba, że ci akurat kobita do prania, twoje ulubione podarte. W Londynie. W 2012 roku Popek zaczyna współpracę z niejakim Ruslandem oraz kanałem Wagwan Entertainment, który poniekąd stał się jego przepustką do większej rozpoznawalności, ponieważ to... A papieżak to nie było gówno przykryte papierkiem? Tam publikowane były najciekawsze materiały z głównym udziałem Popka. W tamtym czasie zaczął przejawiać się jako osoba niezrównoważona psychicznie, wręcz zakrawająca o szaleństwo. Na kanale udokumentowano takie wybryki jak wieszanie się na hakach podczas kręcenia teledysku Paint Be My Guest oraz zabiegi transformacyjne, jakich Popek dokonał, gdzie... Nie, ta skaryfikacja to było tak obleśne. I jeszcze ten, że tu
te pozostałości po skaryfikacji dał gościowi do zjedzenia w hamburgerze, nie? Jezu. Znieczulenie służyła mu jedynie wódka oraz biały proszek. Niejednokrotnie pytany podczas wywiadów nie potrafił dokładnie odpowiedzieć, dlaczego poddał się skaryfikacji twarzy oraz wytatuowaniu gałek ocznych. Wielokrotnie wspominał, iż posiada w sobie dwie postacie, z czego jedna nieustannie podsuwa mu bardzo kontrowersyjne i niebezpieczne pomysły. Wtedy też jego wygląd znacząco się zmienił, a jego postać nabrała jeszcze większej grozy. Nie od dziś wiadomo, że Paweł przez cały okres swojego życia nie zbaczał z przestępczej drogi, cały czas prowadził. I tamten chłopak coś też się zainspirował papieżakiem i też ma szlamę. No, to jest śmieszne. Jak on się nazywał? Paweł chyba on się nazywał, nie? Skaryfikacja. Paweł z Grochowa? O, hit, blizna popek. Jak on się nazywał? Karol z Kalisza. O, Karol z Kalisza gościu się nazywał, nie? Ja pierdzielę. Prowadząc nielegalne biznesy. W internecie kreował się na osobę niebezpieczną oraz nienormalną. Cała kreacja poprzedzona była filmikami takimi jak na przykład akcja ze słynnym już Facebookerem. Popek postanowił ukarać osobę, która zadłużyła się u niego poprzez... Dobra, nie, na chwilę to wyciszę, bo to obleśne jest. Nie chcę tego ani pokazywać, ani żeby to było opisywane, bo się pożygacie. Ja się zaraz pożygam, nie? Dobra, to jest pokazane jedzenie. Absolutnie wam tego nie pokażę, bo nie chcę sam tego oglądać. Pamiętam ten film po prostu na pamięć, nie? Wryło mi się to tak mocno, że co zrobił? No dał część swojej twarzy, która została odcięta, gościowi do zjedzenia w hamburgerze. Autentycznie, no. Dlaczego zdecydował się zatrzymać ten kawałek i mrozić go w lodówce przez parę tygodni? A i właśnie, ten kawałek mięsa był w lodówce, nie? Ta sytuacja... takim niezadowoleniem ze strony publiczności. Wtedy natomiast Popek zyskał jeszcze bardziej na autentyczności. W styczniu 2013 roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Vagvan Production i Prosto Paweł wydał kolejny solowy album pod tytułem Monster, za którego produkcję odpowiadali m.in. Mateo i PAFF. Płyta okazała się być przełomem w jego karierze. Na gościnnych numerach znaleźć można było takie ksywy jak Porci, Kronik oraz Wiley. W tamtym czasie byli to naprawdę mocni zawodnicy na brytyjskiej scenie hip-hopowej. Popek przez cały czas tworzył na kanale Vagvan, a jego garaż oprócz pełnienia funkcji studia nagraniowego stał się jego drugim domem. Podczas wielogodzinnych sesji muzycznych Paweł odurzał się wszelakiej maści substancjami oraz alkoholem, co z czasem przyczyniło się do odrealnienia jego świadomości. Ten tryb życia nie odpowiadał ówczesnej partnerce słynnej Kaśce, z którą obecnie ma dwójkę dzieci. Aha, i ta Kaśka właśnie się ten ostatnio pisała na jego publicznym tym profilu na Instagramie, że ona jest oburzona i że ludzie się wstrzymali od różnych komentarzy a propos popusia. 6-letniego Borysa oraz 13-letniego. Skończymy za jakieś 15 minut. Julię. Na jednym z nagrań kobieta jasno oznajmiła, iż ma dosyć ciągłego zachlewania się Popka i tego, że musi ciągle siedzieć sama, podczas gdy on odsypia cały dzień swojej imprezy. Tak można mieć dzieci z takim typem? Nie wiem. Pierwszym kawałkiem, który odbił się szerszy. Tak normalnie ci powiem, bez żadnych ceregieli, ani bez żadnego, o, może to miłość, tak dalej. Nie wiem. Pierwszym echem na kanale Vagvan był utwór zatytułowany Dirty Diana, który bezpośrednio nawiązywał do piosenki Michaela Jacksona o tym samym tytule. Numer opublikowany został w 2014 roku i na chwilę obecną posiada prawie 57 milionów wyświetleń. Podczas, nazwijmy to, okresu garażowego powstało wiele słuchanych do dzisiaj hitów, takich jak Pakistańskie Disco czy Ballada o modelkach gnojadach, które wrzucone były już na oficjalny kanał Popka, czyli Król Albanii TV. W międzyczasie nasz bohater zdecydował się na kolejną odważną transformację, mianowicie złote implanty zębów, które w przeliczeniu na złotówki kosztowały go około 300 tysięcy złotych. Że mu nikt nie chciał ich wybić, nie? Znaczy nikt nie chciał, no, nikt nie wybił. Gang Albanii. Projektem muzycznym, który na stałe zapisał się w historii polskiego hip-hopu niezaprzeczalnie jest Gang Albanii, założony w 2014 roku. W skład ekipy wchodzili Popek, Borikson oraz rozbójnik Alibaba. O tym etapie z życia naszego bohatera wspomnę pokrótce, ponieważ stworzyliśmy już osobny... najbardziej, ja w walentynki będę sam, od dziś będę obuzem. Koniecznie. Odcinek na kanale Świat Rapu, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam. Album zatytułowany jako Królowie Życia... Szkoda dzieci, no... Myślę, że większości z nas, natomiast nie ma co o tym nawet gadać, żeby jeszcze bardziej nie zwiększać zainteresowanie nimi. Został określony przez chłopaków jako mieszanka disco oraz rapu. Płytę wydano w kwietniu 2015 roku, natomiast dwa lata później płyta uzyskała status diamentowej płyty. Z racji tego, iż Popek wciąż przebywał w Wielkiej Brytanii, to ciężko było o jego obecność na koncertach, ale i na to znalazł się sposób. Podczas występów trio Paweł wyświetlany był na telebimie, z którego bawił się i rapował razem z kolegami ze składu. Gang Albanii stanowił W pewnym momencie nie potrafił mówić, nie? Z tymi złotymi zębami.
Boom na polskiej scenie muzycznej i bardzo szybko podbił rynek. Topek chwalił się, że całość nagrał w 2 dni i zarobił dzięki temu ponad 1 000 000 zł. Z wpisów Borixona dotyczących tamtego okresu wiemy, że płyta została przez nich zrobiona w tydzień. Mimo ogromnego powodzenia pierwszego krążka, ekipa uległa rozpadowi za sprawą m.in. konfliktu między Popkiem a Alibabą, który był wówczas jego menadżerem. Alibaba zażądał wtedy bardzo dużą kwotę za występ w dokumencie Popek za życia. Sprawa ta na zawsze przekreśliła ich znajomość. Twarz Alibaby była blurowana na nagraniach, a jego udział w dokumencie został usunięty. Do dzisiaj Popek nie rozmawia z dawnym kolegą. A jeśli podobają Wam się takie dłuższe filmy w formie dokumentu, nie zapomnijcie powrót na ojczyznę. W 2016 roku Popek zawarł z prokuraturą ugodę, podczas której zdecydował się udać na samoukaranie, dzięki czemu mógł pierwszy raz od lat legalnie przekroczyć granicę Polski. Porozumienia z prokuraturą dokonał również Pomidor, były kolega Popka z firmy. Pomidor? Mówi się, że zrobił to za namową Pawła i kwotą wysokości... Andrzej Knaga Maknaga na YouTubie? ...kości 100 tysięcy... Może się z nim połączymy? ...złotych, które miał od niego dostać za podjęcie tej decyzji. Nietypowy wygląd króla Albanii i szeroka rozpoznawalność dały o sobie znać już na lotnisku w Polsce. Popek nie miał chwili wytchnienia, ponieważ nieustannie gromadził się wokół niego tłum fanów. W tym samym roku dochodzi do pierwszej od lat poważnej walki zawodowej na gali KSW 37 Circus of Pain w Krakowie, na której to przeciwnikiem Popka był sam Mariusz Pudzianowski. Paweł do tej walki był przygotowywany przez Marcina Różalskiego. No, on był przygotowany. Był tam wielokrotnie u Różala. W tym momencie, ostatnio Różal, po tym jak zobaczył, co Popek robił z tymi psami, taką wiązankę mu posłał, że nie chciałbym, żeby kiedykolwiek Popek się z Różalem zobaczył na żywo. Świetnego zawodnika, któremu udało się pokonać Pudzianowskiego podczas ich pojedynku. Całkiem niedawno Różal w swojej wypowiedzi krytykującej najświeższy wybryk Popka komentował, jak ten podczas przygotowań leżał zapłakany na kanapie w jego domu i był przerażony wizją stanięcia do walki z Pudzianem. Najwyraźniej mogło tak być, ponieważ Popek przegrał pojedynek przez techniczny knockout w pierwszej rundzie. Ten bebzol, nie? Od nielegalnych substancji. Gdzie? W kolejnych latach Popek stoczył jeszcze 3 walki w szeregu... Tak zwana betoniara. ...jak Federacji KSW, z czego 2 przegrał, z Tomaszem Oświęcimskim oraz Ergo Junem. Udało mu się zwyciężyć z Robertem Burnejką na gali KSW 39 Koloseum przez techniczny knockout w pierwszej rundzie. Popek celebryta. Lata 2016-2020 to zdecydowanie najlepszy okres w karierze Popka. Doskonale rozwijała się jego kariera muzyczna, m.in. za sprawą gangu Albanii, jak i albumu wypuszczonym wraz z Mateo pod tytułem Król Albanii. No, z Mateo jednak, no, jak Mateo robi bity, to ciężko, żeby muzyka była do dupy. Który szybko powędrował na pierwsze miejsce polskiej listy przebojów Oliz i po 2 latach osiągnął status diamentowej płyty. Wtedy też zaczął rozwijać się jako aktor, dostając angaż aż w 5 wysokobudżetowych produkcjach, takich jak m.in. Asymetria z roku 2020. Popek stał się międzynarodową gwiazdą, nie był już jedynie muzykiem. Przyczynił się do tego dokument zagranicznego youtubera Noisiego oraz jego materiał The World's Wildest Rapper, w którym, jak możecie się domyślić, głównym bohaterem był Popek. Odcinek wygenerował olbrzymie zasięgi i spowodował, że do Pawła zaczęło odzywać się wielu twórców światowej sławy w celu podjęcia współpracy. Sam wspomina, że doskonale wiedział, kiedy dodano napisy w nowym języku do materiału, ponieważ dostawał wtedy telefony właśnie od muzyków z tego kraju. Oprócz tego Popek występował m.in. w Ninja Warrior Polska, tak. Tańcu z Gwiazdami. No tak, no jak ktoś jest kontrowersyjny, wystarczy być kontrowersyjnym. Wystarczy być jakiś, nawet może być ktoś negatywny, ale wystarczy być jakiś, żeby ludzie do siebie odzywali. No i tyle. Ludziom nie zależy na tym, kto to jest, tylko ludziom zależy na tym, jakie liczby wykręca, jakie wyniki robi. Gdzie doszedł aż do półfinału. Dr. Frozen, no siema siema, bajo, trzymaj się, cześć. No, czy też zainicjował swój własny roast, w którym uczestniczyło wiele popularnych osób. Takich. Co to mówi o telewizji, skoro przestępców promują? No, powiem ci, że... No cóż. Jak Maciej Kawulski czy Kazimiera Szczuka. Co ciekawe, Paweł planował również karierę polityczną Czy ja dobrze pamiętam, że Popek był w firmie? Tak jest, Peter Raja, hej. Pracując razem z Januszem Korwinem-Mikke. Pomysł ten natomiast nigdy nie został zrealizowany. W wielu wywiadach Popek nie ukrywał swojego uzależnienia. Doskonale wiedział, jak tragiczne w skutkach dla jego mózgu są narkotyki. Mimo to potrafił zatracać się w nałogu na wiele dni, co w połączeniu z problemem alkoholowym stanowiło mieszankę wybuchową. Popek sam mówi, że nie jest typem człowieka, który pójdzie do restauracji wypić lampkę wina, tylko najchętniej to upiłby się do upadłego i pociągnął imprezę przez parę.
parę dni. Był to pierwszy okres, w którym Topopek postanowił ponownie zawalczyć, tylko tym razem z własnymi demonami. Wydawać by się mogło, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. W miarę ustatkował swoje dotychczasowe życie oraz sprawy rodzinne. Brał udział w galach freakfightowych Federacji Fame MMA, których pokazywał się z dobrej strony. W 2022 roku Popek staje się twarzą Gromdy, promującą walkę na gołe pięści. Tam również podjął się walki bez rękawic z francuskim mistrzem świata w walce na gołe pięści oraz byłym żołnierzem. Szybko polecam, nie? Maxim Orsu Corsu Bellamy, z którym przegrał przez knockout w połowie pierwszej rundy. Upadek. Teraz czas przejść do momentu, w którym wszystko zaczęło. Popek wodospady, jedyna piosenka, która ci siadła. Mi się gdzieś tam podobała swego czasu Brudna Darianna, wiesz? Ze względu na to, jak to, na brzmienie. Tak, było całkiem fajnie bujało całkiem. Zaczęło się już konkretnie sypać. Do tej pory Popek nie pokazywał zaplecza swoich problemów osobistych, lecz od roku 2023 zaczęły wypływać coraz mocniejsze nagrania w wykonaniu Pawła i nie tylko. Pierwszą osobą, która zdecydowanie namieszała wtedy w życiu naszego bohatera, była niejaka Anna Palmowska z Włocławka. Popek przyznał się publicznie do romansu ze wspomnianą kobietą, jednocześnie posądzając ją o stalking. Anna miała wydzwaniać do członków rodziny Pawła i im ubliżać. Raper na nagraniu, w którym opowiada o tej sytuacji, jasno wskazuje, że nie chce mieć z byłą kochanką nic wspólnego, ponieważ zrozumiał swój błąd i bardzo go żałuje. Anna została publicznie wywołana do tablicy przez Popka, to też zdecydowała się zamieścić krótkie nagranie ze swoją odpowiedzią na owe zarzuty. Była kochanka zarzuciła muzykowi przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Grunt, że nie jest Ciechocinka, grunt, że nie jest Ciechanowa. Fizyczną. Ponadto wskazała, że to ona odbierała go wielokrotnie z różnych miejsc oraz płaciła za niego, kiedy ten nie miał przy sobie grosza, bo wszystko wydawał. Anna sprytnie podeszła do całego tematu i również chciała na nim skorzystać poprzez promowanie swojej osoby. No nie, niemożliwe. W social mediach. Mimo, że Popek nie poruszał już tematu jej osoby, to ta publikowała co jakiś czas historie związane z ich romansem, podkreślając, że trwał on prawie 7 lat. Ale fajnie, że go oznaczała, nie? Fajnie, że go oznaczała, on od razu mógł udostępnić relację, fajnie. Tak bardzo internetowo, moi drodzy. Na tym nie zakończył się spór pary kochanków. Po jakimś czasie do sieci trafiło nagranie, na którym nagi Popek świeci swoim monsterem i zadowolony chwali się nim do lustra. Co ciekawe, wszystko nagrał samodzielnie. Popek swoim popkiem ewentualnie. Nie. Popek w całkiem dobry sposób wybrnął z niekomfortowej sytuacji i na krótkiej relacji odniósł się do sprawy w żartobliwy sposób, co nieco ostudziło internautów. Zdążyli się zauważyć, ten ciąg ze Sławka udostępnił moje zdjęcia o zabarwieniu lotnicznym. Nie spierdolę tego, bo mój od dzisiaj jest w waszych rękach. Paweł doskonale wiedział, że za publikacją nagrania stoi nie kto inny jak Anna, natomiast ta wyparła się tych zarzutów. Czary goryczy przelała sytuacja, w której była kochanka Popka udostępniła prywatny numer Kaśki, matki jego dzieci. Był to bardzo bezczelny ruch, zważywszy na to, że kobieta wraz z dziećmi w niczym nie zawinili. Katarzyna szybko zostawiła Popka i zabrała ze sobą synka oraz córkę, a nasz bohater teraz miał wystarczająco dużo czasu, żeby ponownie zanurzyć się w kolejnowym ciągu. Do tej sytuacji Popek odniósł się na nagraniu z lotniska przed wylotem do Kolumbii. Tym razem przyjmując bardzo agresywną postawę oraz grożąc Annie za to, co zrobiła, czeka ją kara. Kobieta ponownie otrzymała darmowy zasięg, który odpowiednio wykorzystała, zakładając konto na niebieskiej platformie. Jezus, to przynajmniej. Pobyt Popka w Kolumbii można nazwać maratonem we wciąganiu na czas. Publikował on wiele relacji, podczas których ewidentnie był porobiony. Do kolejnej odklejki w jego głowie doszło, gdy postanowił zażyć biały proszek z grobu Pablo Escobara, który był z tą substancją związany całe swoje życie. Był to bardzo żałosny człowiek, nie? To już jest takie... No co jeszcze zrobić? Wersujący i niebezpieczny czyn, ponieważ w Kolumbii wciąż istnieją ludzie, którzy optowali za Escobarem, kiedy ten był niemal u władzy w państwie. Tuż po opuszczeniu Kolumbii Popek zdecydował się kolejny raz dokonać skaryfikacji. Ale gość wygląda tak zniszczonego, nie? Będąc na wyjeździe w Holandii, tym razem na drugiej stronie swojej twarzy. Jakiś czas później Mikołajów pod wpływem emocji zamieszcza wpis na Instagramie, w którym w bardzo wulgarnych słowach oskarża Annę Palmowską oraz jej męża o zdewastowanie salonu fryzjerskiego. Para miała wybić w lokalu szyby, wysmarować je po imieniu Kamila, która również okazała się być kochanką Popka. Nie ma jasnych dowodów na to, że tak abstrakcyjna sytuacja faktycznie miała miejsce, natomiast beef między Popkiem a Anną trwał nadal, a do sieci wypływały kolejne prywatne nagrania relacjonujące ich romans. Po powrocie do Polski Popek udał się w wielotygodniowy, srogo zakrapiany melanż, podczas którego niejednokrotnie towarzyszył mu Adam Soroko, zawodnik Federacji Prime. W tym czasie była kochanka nie ustępowała w publikacji. Nie miał w końcu kochanek? No. Kilka. Kolejnych brudów na naszego bohatera, m.in. oskarżając go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej produkującej nielegalne substancje, czy o przysłowiowe sprzedanie ziomków w zamian za wolność. Kobieta wszystkie swoje zarzuty podpierała dowodami w postaci zdjęć czy nagrań, które często były wątpliwej jakości, natomiast pasowały do ogólnej narracji. Niezaprzeczalnie Anna Palmowska przyczyniła się do zniszczenia psychiki Pawła w tym okresie i byliśmy świadkami jego całkowitego zaprzepaszczenia. Co jakiś czas publikowane były materiały, w których śpiewa przyśpiewki o zabawie
zabarwieniu nazistowskim, czy wypowiada pozbawione sensu słowa. On wygląda czasem jakby nie widział, nie? Bardzo często nawet. Do próby pogrążenia Popka zgłosił się również Arab, który w ostrych słowach podsumował personę króla Albanii i opowiedział historię teledysku sponsorowanego przez Araba, na którym Popek pił za darmo, po czym w końcowym rozrachunku odmówił dogrania się do utworu. Kolejnym dziwnym ruchem ze strony Popka było zrobienie sobie tatuażu na twarzy, czyniącego go, jak on to sam określa, pomocnikiem Batmana. W dodatku... To już trzeba mieć zryty beret, nie? No ale biorąc tyle rzeczy... To ciężko, żeby tego beretu nie mieć zrytego. Na prawym policzku miał wytatuowany napis oraz... On nawet kiedyś mówi, że ma mega problem ze wzrokiem. Właśnie coś mi się kojarzy, że tak jak teraz to napisałeś, że on stracił jakoś ileś... Przecież on ledwo co widzi. Że on jakoś ileś procent stracił w ogóle wzroku. Z 50 stracił? 40? 30. Jestem ciekaw, czy stracił od razu, czy na przykład to jeszcze bardziej postępuje teraz. Z 5 kresek świadczącym o jego stosunku do wiadomych substancji. Był to czas przed walką na gali Gromda i mimo tych dziwnych dziar wydawać się mogło, że Popek znów wstaje z kolan, zwłaszcza, że udało mu się odzyskać rodzinę i mógł spędzić z nią trochę czasu. Porażka z Orsu Korsu w grudniu 2023 roku ponownie wpędziła go w nałóg i tym razem odpiął wrotki po całości. Mówisz lekkie oczywistości z piesiu? Trzeba powiedzieć krótko, Popek to śmieć ludzki, utylizacja, nic innego. No widzisz, ty możesz coś takiego napisać, ja mogę to przeczytać, natomiast wiem, że niektórych rzeczy nie mogę mówić, ale przeczytać... Przeczytać mogę. W jednym z wywiadów Paweł wspomniał, iż był już na dwóch odwykach, a w dodatku psychiatra stwierdził u niego chorobę dwubiegunową, która w połączeniu z imprezowym trybem życia Popka stanowiła mieszankę wybuchową. Po jakimś czasie Mikołajow wrócił z kolejną odklejką w swoim stylu i wydziarał sobie na prawej stronie głowy napis „Mógłbym dziś z popiołów wstać, stać mnie na to”. Nie był to koniec jego dziwnych pomysłów, bowiem parę dni później pojawił... A to przypadkiem nie jest fake, że to nie było jak wygenerowane przez jakiegoś grafika? Było się zmodyfikowane przez... Może nie, to było zrobione. Inteligentne zdjęcie Popka, którego twarz jest wytatuowana w taki sposób, że przedstawiała czaszkę. Fotka spolaryzowała internautów, którzy znając wcześniejsze wybryki Popka uznali, że byłby on zdolny do... Panie jest na edytorze, jest wolność słowa, a nie jak na Twitchu. Na Twitchu, na YouTube jest bardzo podobnie. Na YouTube jest troszkę luźniej niż na Twitchu, ale też nie bardzo. Nie do końca. Woldepop. Po jakimś czasie nasz bohater wrzucił krótkie wideo z łazienki, w którym wyśmiewa internet za wzięcie tej akcji na poważnie, co na pewno nie poprawiło jego wizerunku. Kto wziął go na poważnie? Kilka osób. Zostaliście wykorzystani przez debatę, został wykorzystywany, ale ten biedny spuszcza inteligencja za... Ha! Nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem, dosłownie masz tak przechlany i masz tak przechlany głos i przez te sztuczne zęby nic nie można zrozumieć. Nic. Tyle rozumiem, popuś. Teraz czas. Jaki jestem, taki jestem. Super! Do zdecydowanie najgorszego momentu jego kariery, czyli feralnego nagrania. Najgorszy moment jego kariery? A nie, dobra, okej, bo chciałem powiedzieć, że było takich kilka, natomiast tutaj faktycznie zgadzam się. Matic fany, bo nie spotkał go w ciemnym załuku, tylko na monitorze? No oczywiście, że tak, tutaj zgrywam cwaniaka. Tutaj z mogę. Stycznia 2024. Gada tak samo jak twój test Wironik? Oj, bardzo nieładnie R tu napisałeś. Oj, bardzo, bardzo nieładnie. Roku. Zostało ono opublikowane przez Psychotropa na platformie X. Autorem nagrania jest Popek, który trzymając w dłoni swoje przyrodzenia okłada nim po pysku psa rasy owczarek niemiecki. Po wszystkim zadowolony mówi i... Tu... Jestem jaki jestem, tylko tyle zrozumiałem. Tylko tyle zrozumiałeś, bo powiedziałem to na głos, nie? Tutaj pozwólcie, że... Tak powiedział test, to no R tutaj powiedział. Bardzo nieładnie. Przytoczy to w delikatniejszych słowach, że zdefekuje prostytutce, w której mieszkaniu się znajdował do ust, po czym odbędzie stosunek seksualny z jej owczarkami. Po wycieku tego nagrania internet dosłownie wybuchł. No jak donate przychodzi, to często słyszę to samo. No to niech przyjdzie jakiś donate, to zobaczymy. Popka odwrócili się dosłownie wszyscy i stracił też dosłownie wszystko, na co... Czekajcie, żonka dzwoni. Dobra, jestem. Mm. 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 Mm.
pracował latami. Na początku myślałem o jakimś małym producentach, coś, nie wiem, zacząć coś, nie wiem, ze zwierzętami, żeby się sprawdzić, czy tak sobie ja nie wiem, co on mówi. To nie jest przyspieszone? Nie jest. Ktoś teraz z ruchu warg. Żona pytała mnie, czy chce coś z Lidy, jakby coś. Powiedziałem, że nie i że papa kochane. Dosłownie wszyscy i stracił też... Proszę bardzo, powiedziałem wam, dubbing wam zrobiłem. Dosłownie wszystko, na co pracował latami. Na początku myślałem o jakichś małych produkcjach, coś, nie wiem, zacząć coś, nie wiem, po ze zwierzętami, żeby się sprawdzić, czy tak sobie akcent, żeby on sprawdzić akcent. To jest zawsze ze zwierzętami. Tyle rozumiem. Na kolejny dzień dostaliśmy od niego tylko krótkie przeprosiny w formie relacji, w których tłumaczył, że znów nadużył pewnych substancji i nic... Nie może być! Mówił na nagraniu, nie ma... Nie no, Popek nie ma szans. ...było miejsca. Jakiś czas później po wybuchu afery Kaśka udostępniła wiadomość w przestrzeni internetowej, informując, że Paweł znajduje się aktualnie... Ale mówisz, że dobry odcinek, czy taki bardziej bekowy? Bo jak dobry, to możemy włączyć. ...w zakładzie psychiatrycznym ze względu na pogorszenie stanu zdrowia w związku z całą sprawą, nałogiem alkoholowym oraz uzależnieniem od innych używek. Kupusiowi zazdroszczę. Leży sobie, odpoczywa. Problemów wiadro. Pewnie kurde trzy wiadra takie jak moich problemów. I to leży. No. No pewnie. Jest czego zazdrościć, nie? Wyjebane. Tak się czasem zastanawiam, kto jest gorszy. Osoby... Popek, czy na przykład osoby, które zazdroszczą Popkowi, nie? Podziwiam gościa bez kitu. Cały filmik został nagrany parę lat temu, natomiast nie zmienia to faktu, jak obrzydliwy i wręcz zboczony był to czyn. Podsumowanie. Obecnie nie można stwierdzić, jak dalej potoczy się kariera. A co jeśli Popuś mówi po staropolskiemu? No to wtedy go nie... No może to wtedy dlatego go nie rozumiemy, nie? Wtedy mamy... dobrą podkładkę, żeby go nie rozumieć. Ja temu zazdroszczę? No nie, no ja tak samo. Wiadomo natomiast, że nie będzie miał łatwo w przestrzeni publicznej, zwłaszcza, że jest osobą wyróżniającą się z tłumu głównie za sprawą wyglądu. Paweł jest zdecydowanie słabym człowiekiem, o czym niejednokrotnie mówiła Anna Palmowska, czy w ostatnim czasie Marcin Różalski. To... Spysiu, współczuję ci słuchania Popka. Z wykształceniem logopedycznym pewnie przeżywasz katusze. Powiem ci, że kiedyś miałem coś takiego, że jak faktycznie byłem w tym ciągu takim, jak chodziliśmy na... No różne praktyki, jak codziennie miałem obycie właśnie z tą logopedią i musiałem zwracać uwagę na wszystkie rzeczy, to później miałem taki okres, który trwał, nie wiem, może ze 2-3 miesiące, jakiś czas trwał ten okres, że jak chodziłem do sklepu i słyszałem, jak ktoś mówi jakoś niewyraźnie albo niewłaściwie, to miałem takie, o Jezu, w głowie po prostu męczyłem się jak cholera, ale przeszło, więc git. To, co zrobił, nie powinno zostać przemilczane i Popkowi należy się za to kara, ponieważ grubo przekroczył granicę... Myślałem, że szacunek powie, nie? Już bym chciał, już trzymałem rękę, żeby wyłączyć. ...humoru, a co ważniejsze, moralności. Na krzyżyku. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że... To jest skrzywienie zawodowe, no, na szczęście mi minęło. ...Popek jest też ojcem dwójki dzieci, które są już na tyle świadome otaczającego je świata, że niemożliwe jest wręcz, aby nie wiedziały, co ich ojciec wyczynia w internecie. Ponadto w ostatnich dniach do sieci wyciekło nagranie jednego z pacjentów zakładu psychiatrycznego, który okazał się być współlokatorem Popka w pokoju. To też pacjent uznał za świetną zabawę nagrywanie muzyka, jak ten leży wręcz nieprzytomny na swoim łóżku. Łatka zoofila i koprofila pozostanie przy nim na długo, a co będzie dalej? Miejmy nadzieję, że internet nie zapomni o tym tak szybko, jak przy wielu innych kontrowersyjnych sprawach. Nie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą sprawę, no to takie sprawy są bardzo, bardzo nielubiane w internecie i nielubiane wśród ludzi. Bardzo słusznie. Więc w momencie, gdy teraz, gdy ktoś zobaczy Popka, bo ktoś powie Popek, no to będzie miał tylko jedno przed oczyma i bardzo dobrze.